Chcę dzisiaj mówić na temat praktykowania uwalniania słowa. Mamy sześć podstawowych przestrzeni uwalniania słowa. Każde z nich sobie opiszemy. Pierwsze to jest słowo wypowiadane. Dalej mamy słowo spisane, czy też spisywane. Następnie mamy gesty prorocze. Następnie mamy prorocze zachowania sytuacyjne. Następnie mamy prorokowanie przez sztukę. I następnie mamy prorokowanie przez całokształt życia. Zaraz sobie będziemy je opisywać. Natomiast chcę zacząć od tego, że osoba prorocza, bez względu na to, na jakim jest poziomie, czy jest to osoba funkcjonująca na jakiejś przestrzeni proroczej, czy też będąca prorokiem już stricte, ona jest odpowiedzialna za uwalnianie słowa. Jak uczyłem o tym wcześniej, prorok, czy też osoba prorocza, nie jest mikrofonem Boga, jak ja to nazywam. Czyli to nie chodzi jedynie o to, aby przekazać jakąś informację od Pana. Ale, jak już wiemy z całokształtu materiału do tej pory tutaj opowiedzianego na warsztatach, chodzi o to, aby funkcjonować w mniejszym lub większym zakresie jako kanał. Czyli osoby prorocze to kanały różnej przestrzeni, różnej pojemności, różnej wielkości, kanały duchowości. I owe kanały mają za zadanie uwalnianie słowa. Czy to poprzez dary Ducha Świętego, czy to poprzez obraz duchowej rzeczywistości, czy to poprzez bezpośrednią wytyczną od Boga. Ludzie proroczy to ludzie uwalnianego słowa. Nie istnieją milczący prorocy. Nie ma milczących proroków. Nie ma i milczących osób proroczych. One nie milczą. W Nowym Testamencie jesteśmy jako naród Boży nazwani pokoleniem proroczym. Sama już ta filozofia nazwania nas pokoleniem proroczym, nas, odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, globalnie mówi o tym, że mamy być ludźmi, którzy uwalniają słowo do tego świata. Czyli wszyscy odrodzeni z Bożego Ducha ludzie określeni są pokoleniem proroczym, ale właśnie pod kątem uwalniania słowa, uwalniania Bożej prawdy. Zawężając to, widzimy grupę perspektywy proroczej, która jest o wiele bardziej wyspecjalizowana w tym. Ludzie perspektywy proroczej, oni muszą być o wiele większym stopniu ludźmi uwalniania słowa. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Nie ma milczących proroków. I teraz słowo wypowiadane. Dzielimy je na publiczne i indywidualne. Osoba prorocza
wypowiada słowo albo publicznie, albo indywidualnie do kogoś. Publicznie nie oznacza jedynie do grup ludzi, ale również do rzeczywistości duchowej. Wypowiadane słowo, gdzie tutaj na przykład wchodzi w zakres cały system proklamacji. Prawda? A więc wygląda to, można to podzielić na kilka rzeczy. Nauczanie, poselstwo, opis snu, wizji lub jakiegoś zdarzenia z morałem, jakaś forma doradztwa, czy też proklamacji właśnie. Czyli na różnych poziomach osoba prorocza może słowo uwalniać. Może uwalniać je przez nauczanie. Są nauczania prorocze. Czym się różni nauczanie prorocze od przeciętnego nauczania? Nauczanie prorocze. Ja nauczam prorocze. Tak najprościej powiedzieć w ten sposób. Ja tak nauczam. W nauczaniu proroczym jest zobrazowany szeroko pojęty zakres duchowy. Często, czy słuchacie nauczeń albo czytacie ludzi, którzy nauczają, i tam jest nauczanie, bierze się pismo, ktoś tam naucza z pisma, coś tam wyjaśnia. No to też jest nauczanie. Nauczanie prorocze, ono pokazuje głębię zagadnienia. Bardzo dużą głębię zagadnienia. Dlaczego się nazywa to nauczanie? Ponieważ w nauczaniu mamy nauczanie w ogóle ma to do siebie, że ono wyodrębnia elementy. Tym się różni nauczanie od poselstwa. Poselstwo nie wyodrębnia elementów. Nauczanie każde wyodrębnia elementy. Wielokrotnie coś, co jest uznane za nauczanie, nauczaniem nie jest, bo jeżeli nauczanie nie wyodrębnia elementów, czyli nie można rozłożyć elementarnie jakiegoś zagadnienia, to nie mamy do czynienia z nauczaniem. Dlatego czymś innym zupełnie jest poselstwo, które się uwalnia. Poselstwo nie wymaga rozłożenia na elementy. Poselstwo jest pewnego rodzaju tylko bryłą, którą się po prostu zostawia komuś. I w ogóle się niczego stamtąd nie wyodrębnia. Bardzo często, kiedy powstają poselstwa prorocze, jest uwolnione poselstwo prorocze, to ono jest... Wielu z was mogło to odczuć, że wychodzi prorok, mówi poselstwo prorocze i ty czujesz się na przykład przygnieciony. Wiesz, dlaczego możesz czuć się przygnieciony? Dlatego, że w tym poselstwie nie ma wyodrębnionych elementów. Ono całą zostawiło petardę, na przykład. Całą petardę informacyjną. Na przykład wychodzi prorok i mówi tak. Kiedy głosisz słowo, nic ci się nie może stać. I poszedł. A ty dostałeś w dziupę, na przykład na ewangelizację. I kiedy jest takie uwolnione proroctwo, ty możesz czuć się obciążona. A wiesz, dlaczego możesz czuć się obciążona? Ponieważ ty zrobiłaś, nie rozłożyłaś sobie tego na elementy, jakby nie przełożyłaś sobie tego w sobie, tak? Stosując rozkład elementarny. Nauczanie, ono powie, gdy wychodzisz głosić, nic ci się nie może stać, tak? I wyjaśni ci elementy. Tak jak ja dzisiaj wyjaśniłem. Nie chodzi o to, że nie dostaniesz w oko. Ale chodzi o to, że to nikt ci nie zrobi złego. Rozumiecie różnicę między poselstwem a nauczaniem? To jest bardzo ważna informacja też, żebyście to rozumieli, bo często będziecie się spotykali, albo też jako osoby prorocze uwalniali poselstwo i możecie mieć wątpliwości. Czy aby na pewno ja dobrze wyjaśnię? A ty nie zawsze musisz dobrze wyjaśnić. To jest bardzo ważna sprawa. Kiedy nauczasz proroczo, to masz dobrze wyjaśnić. Ale kiedy uwalniasz poselstwo, to nie musisz dobrze wyjaśnić. Rozumiesz? Ja dam ci przykład. Nauczanie. Powiedzmy, jest nauczanie, że Kościół katolicki to jest instytucja, która nie została powołana jako taka w swojej formule przez Boga. Jest to jakaś tam konstrukcja społeczno-polityczna. Powstaje jakieś nauczanie, tak? I poselstwo. Bóg stworzył cycki, a nie Kościół katolicki. Jest różnica? To jest prorocze i to jest prorocze.
Jakże różne. Rozumiecie? Najczęściej ludzie mniej się gorszą nauczaniem, ludzie religijni, niż poselstwem proroczym. Bo poselstwo prorocze jest jak bomba. Jest uwolnione słowo, które nie posiada pewnego rodzaju oprawy. Tak? Ale tak też się uwalnia słowo wypowiedziane. Widzimy też opis snu, wizji lub zdarzenia, któremu towarzyszy zawsze mora. Proroczą informacją nie jest to, co wielokrotnie ludzie mówią. Ludzie mówią tak, miałem wizję i wychodzą, opowiadają wizję i poszli. Nie. Wróć. Powiedz to z tego, jaki z tego jest wniosek. Co z tego, że miałeś wizję? Co z tego, że miałeś wizję? Większość z nas ma wizję. Co z tego, że widziałeś coś na uwielbieniu? Większość z nas coś widzi na uwielbieniu. Jaki jest morał tego, co przyszedłeś i powiedziałeś? Pamiętaj, jako osoba prorocza musisz zostawiać ludziom punkt zaczepienia. Nie możesz się domyślać. Często ludzie przychodzą i mówią tak. Pan mi powiedział, pokazał mi na twój temat coś takiego i takiego. Resztę powinieneś wiedzieć. Wejmą cię w humory, te strzele, to zobaczysz. Tak odpowiedz takiemu człowiekowi. Jak do ciebie tak przyjdzie ktoś. Od razu powiedz po cię po chrześcijańsku. Prasne to ci wyjdzie, w ogóle to jest manipulacyjne. Widziałem, Arturze, czarne chmury nad tobą. Sam się powinieneś domyślić. Co powinieneś zrobić? Aby parasol rozpiąć. Parasol. Będzie padać. Ach, Arturze, no tak, bracie proroku. Na deszcz jest parasol. To w ogóle nie przyjmujesz tego ode mnie. Ja w ogóle nic nie przyjmuję od ciebie. Boś głupi. Nic nie przyjmuję od ciebie. Czarne chmury. Taki serial był. Kiedy opisujesz sen, wizję lub zdarzenie jakieś, to jako osoba prorocza ty musisz pozostawić ludziom czy człowiekowi, do którego to uwalniasz, punkt, na którym on ma stanąć. Czyli morał zagadnienia. Nie znasz morału, to milcz. Jeśli nie możesz, pamiętaj, jeśli coś nie buduje człowieka, rozumiesz? Nieważne jakiej zasadzie, podniesienia, korekty, czegokolwiek, ja nie mówię o tym. Jeśli coś nie buduje, zostaje tylko jakąś taką duchową, enigmatyczną informacją, rozumiesz? To nie jest do przekazania. Tego się nie przekazuje nikomu, bo ja widziałem. Wiecie, jaka najczęściej jest przyczyna tego, że ktoś leci i mówi, że coś widział? Bo chce się pochwalić, że też jest duchowy i też widzi w duchu. To najczęściej przy temu towarzyszy najczęściej taka prymitywna motywacja. Towarzyszy temu często jakaś atmosfera. Tutaj akurat u nas nie, ale jak ja byłem w religijnych miejscach, ta atmosfera temu towarzyszyła odpowiednio. Stawano przede mną, brano mnie za rękę, patrzono na mnie poważnie. I mówię, no widziałem taką rzecz, ja bracie, mówiono do mnie wtedy. Rozumiesz? Ja mówię, no, nie jest dobrze. Już jest problem na wejściu. W ogóle, co będzie dalej? W ogóle, jak to się rozwinie, ta w ogóle groteska. Trzeba zobaczyć, w ogóle jak nie mam nic do powiedzenia, czyli nie mam jakby punktu zakończenia duchowego zjawiska, bo co mówi słowo? Lepszy jest koniec każdej sprawy niż początek. Czyli jak ty masz początek jakiejś sprawy, a nie masz końca, to nie masz nic do powiedzenia, bo nie masz czegoś lepszego. Ty musisz mieć koniec zagadnienia. Masz objawienie, masz wizję, masz sen, musisz mieć morał. Albo on będzie, może też on być częścią czegoś. On może być częścią, ale ty musisz wiedzieć, czy jest to część czegoś i czy dotyczy to na przykład tego, że lider na przykład ma się o tym dowiedzieć, prawda? I ma to być złożone do kupy, czy też jest to do przekazania bezpośrednio komuś, ale wtedy w takim czy w innym przypadku to musi nieść za sobą jakąś informację. Często jak przekazujesz, jedynie bez informacji możesz przekazywać na poziomie wstawienniczym to, co my robimy jako grupa wstawiennicza, to że bez informacji końcowej, bez morału, ty możesz przekazać tą informację proroczą.
Bo wtedy mamy do czynienia ze składaniem tego w jedną wielką kupę. Bo ten jest proroczy, ten, ten i ten. I jak przychodzą 3-4 informacje prorocze, to ja wtedy mam materiał, na podstawie którego ja składam pewne zagadnienie duchowe. Jest okej. Okay. Ale w bezpośrednim przekazie słowa ty musisz zanieść morał człowiekowi. Ty nie możesz przyjść do człowieka i powiedzieć: miałem wizję, miałem sen. W tym śnie jeździłeś na koniu, a reszty się domyśl. Wiesz, o co chodzi? O co tu chodzi, powinieneś coś wiedzieć na ten temat. A ktoś nie wie nic. Wiesz, o co chodzi? Dlatego jest na konie uczulony. W ogóle wiesz, o co chodzi? Boże, kochany, co ja na tym koniu? I to, powiecie, co się robi? Wprowadzenie człowieka w zamęt. Dlatego ja jeszcze raz mówię, perspektywa prorocza bardzo dużo zamętu może robić. Bo jak człowiek jest niepewny, człowiek nie wie w ogóle co dalej, to tkwi w miejscu chaosu. Zgadzacie się ze mną? Człowiek musi wiedzieć coś. Potrzebujemy wiedzieć, którą drogą iść, w którą stronę skręcić. Nie wolno ludzi wprowadzać w chaos i zamieszanie. Szeroko pojęty Kościół chrześcijański masowo wprowadza ludzi w chaos i zamieszanie. Czytają ludziom Biblię, czytają fragment, kawałek, proszę Ciebie, za mną poszedł. I teraz to, tak powiedział Pan, ale co Pan powiedział? Co Pan tam powiedział? No nic to Pan nie powiedział. Nic nie powiedział Pan. Przecież znaleźć kawałek Pisma Świętego. To nic nie powiedział Pan. Jak Pan Panem, to się tak nie działa. Bo Jezus czyta kawałek fragmentu Izajasza, prawda, na swoim pierwszym kazaniu. Ja to lubię, jak to mówią, ja to katolika mówię, na pierwszej katechezie. Pierwszą katechezę robi, rozumiesz? I on co mówi? Przeczytał fragment z proroka Izajasza, zamknął Pismo, cisza jak makiem zasiał. I co robi teraz Mesjasz? Taki wzór nam pokazuje, tak? Oto dziś te słowa wypełniły się na dwa. Tak? Czyli on w ogóle staje w miejscu tego objawienia, by to o mnie chodzi tutaj, o mnie. No i dym oczywiście za kamienie i poślizgi, tak? Zobaczcie. A jak on przeczytał, jak on by nie powiedział, nie wiedzę, to wszyscy brawo pili. Halleluja, halleluja, pięknie czyta Izajasza. Wszystko było dobrze do momentu, jak on nie powiedział, że to o niego chodzi. Zauważacie to? I od razu dym powstał, bo informacja zamieniła się w przekaz proroczy. Informacja z Pisma zamieniła się w przekaz proroczy. I nastąpił dym. Bo morał został uwolniony. Morał. Czyli koniec tego zagadnienia. No co, doradztwo też. Te prorocze informacje w postaci uwalnianego słowa wchodzą też w grę w doradztwie na poziomie duszpasterskim. Na poziomie właśnie doradztwa bezpośredniego takiego w każdej dziedzinie. Czyli jako osoba prorocza, ty też możesz uwalniać słowo, doradzając drugiemu człowiekowi. Mamy dalej słowo spisywane. Dokładnie to samo, co w słowie wypowiadanym, tylko jest to spisywane. Spisywane w każdej możliwej formule. Czy to książki, czy to publikacji. Czy to w ogóle poselstw w internecie. Takie same nauczania, poselstwa, doradztwa, czy opisy różnych snów i wizji robi się za pomocą pisma. I to też jest uwalnianie słowa. Słowo spisane. I wielokrotnie lepiej jest coś napisać niż powiedzieć, albo odwrotnie. Lepiej powiedzieć niż napisać. Możecie mieć takie przekonania, że wielokrotnie coś będzie Wam łatwiej napisać, a w innym wypadku powiedzieć. Dlatego też, jeżeli robicie to w internecie, to zarówno piszcie, jak i nagrywajcie. Nie bójcie się też tego nagrywania, że bierzesz sobie ten telefon i ty nagrasz to poselstwo. Bo nie wszystko, bo często ja Wam potem powiem, dlaczego tak jest, nie? Bo często trzeba Ciebie tam zobaczyć. Na przykład, że Ty coś tam, bo najwięcej ludzie tam piszą, ale w ogóle daj się zobaczyć, bo to jest bardzo ważne, dlaczego w pewnych okolicznościach trzeba, żeby oni widzieli proroka. Prorok musi być zobaczony. Nie tylko usłyszany, nie tylko przeczytany, ale zobaczony na przykład. Nie? Mamy trzecią rzecz, gesty prorocze. I co? Na dzień dobry wygląd. Wygląd proroka. Ubiór, fryzura, makijaż, wszystko ma swój przekaz. I osoba prorocza, a szczególnie osoby na urzędach proroków, winny o tym wiedzieć. Rozumiesz? Ponieważ ty prorokujesz wszystkim, co widać. Rozumiecie? Co widać.
Prorokujesz swoim wyglądem, prorokujesz swoim ubraniem. Prorokujesz. Ty musisz to wiedzieć. Rozumiesz? Musisz to wiedzieć. Przykłady? Specjalnie kupuję sobie różne ubrania. Na przykład nakupowałem sobie różnych zegarków za grosze. I specjalnie, jak zaczynaliśmy naszą wspólnotę, przychodziłem ciągle w innym. Żeby wzbudzać w ludziach zapęd wewnętrzny. Skąd on ma pieniądze? Dużo ludzi miało w środku taki ruch. Rozumiecie? Prowokowałem. Cały czas. Zacząłem się ubierać w określony sposób. Odkreślając na przykład męską sylwetkę. Dlaczego? Bo to jest prorokowanie. Bo chrześcijaństwo, przeciętny mężczyzna w szeroko pojętym kościele chrześcijańskim wygląda jak medel albo jak gej. Taka jest prawda. Taki mamy ruch. To jest bardzo poważna rzecz, co do was teraz mówię. Ja słyszałem nieraz historię, szczególnie od kobiet, które się rodziły na nowo z Bożego Ducha. Kobiet się więcej rodzi z Bożego Ducha niż mężczyzn. Że im jest ciężko znaleźć w ogóle sobie faceta w kościele. Facetowi jest łatwiej znaleźć kobietę w kościele niż w ogóle kobiecie faceta. Rozumiecie? Wiecie dlaczego? Bo tak, bo po kobiecie tego tak nie widać. Choć też tak się dzieje. Dlatego zagadą obydwoje prorokujemy swoim ubraniu. Robimy to celowo. Celowo robimy prowokacyjne rzeczy związane z ubraniami. To jest nasz cel. Jest to zaplanowane. Dlatego, żeby odreligijnić szeroko pojęty Kościół. Bo ludzie się rodzą z Bożego Ducha i stają się dziwni. Mój znajomy, nie wymienię jego nazwiska, który jest pastorem i którego szanuję. Nie jest w Polsce, jest za granicą. Nie jest w ruchu przebudzeniowym takim jak Marek, szanuję go za jego mądrość. Kiedy wrócił z misji z Rosji, dalekiej Rosji, gdzie tam wiele lat był na misji w Rosji, tutaj do Polski. Brodę taką miał, tam jeździł w tych koloniach karnych, zakładali kościoły, tam na Syberii w ogóle. Przyjechał tutaj i pojechał na konferencję chrześcijańską. Jego dwóch kolegów, którzy w tym czasie skończyli w UST w Warszawie, przyszli na spotkanie. I jeden tam do niego powiedział, też nie powiem jego imienia, ale powiedział do niego po imieniu, ach, tak, a to on mówi do niego, co ty mówi, pedałem zostałeś? Co ci jest? Ależ wiesz, jestem pastorem. A ten mój znajomy mówi, człowieku, mówi, jak ty mówisz, co ci się stało? Kiedyś mówiłeś normalnie. Skończyłeś szkołę, mówi, kurczę, teologiczną i zacząłeś dziwnie mówić. Jak ty w ogóle wyglądasz? Spójrz na siebie. Rozumiecie? Wiecie, facet wrócił z Rosji. Z Syberii. Normalny, zdrowy chłop. Z Duchem Świętym. Rozumiecie? Nierozmemłany gość. Nie dziwny. Nie ubierający się w ogóle tak, żeby go w ogóle człowieku, ja nie wiem, żeby go tylko nikt nie zauważył. Wiesz. Prorok to osoba, która musi odpowiednio wyglądać. Często przeciwnie do nurtu tego świata. Często przeciwnie do ruchu Kościoła. Ona musi coś pokazać sobie. Rafał tutaj przyszedł. Chcieliśmy rozmawiać, przyszedł do mnie i mówił tak, Artur, nie wiem co to jest, chcę mieć tatuaże na widocznych miejscach. Ja mówię, oczywiście, że tak. Natychmiast ci daję kontakt do mojego znajomego, który robi tatuaże. Wal obydwaj to na szyi, bo ty masz iść na ulicę i na ulicy ma być to widoczne. Taki masz być. Taki masz być. To Duch Święty ci mówi, co masz zrobić. Jednemu powie, żeby wybawił tatuaże, a drugiemu powie, żeby zrobił tatuaże. Bo ty masz prorokować swoją osobę. Ty masz być jak w ogóle kula armatnia tam. Jak kula armatnia. Rozumiesz? Taki jest nasz ruch. A więc mamy ubiór
fryzurę, makijaż, cały wygląd. Po drugie, różnego rodzaju działania z przedmiotami, zwierzętami, ludźmi, roślinami itd. lub bez nich, zakończone morałem. Szeroko pojęte gesty prorocze, które pomagają w przekazaniu pewnej wizji, objawienia, słowa. Tak postępowali wszyscy prorocy Starego Testamentu. Prorocy Starego Testamentu byli aktorami. Mieli swoje gadżety. My jak czytamy pismo, my tego nie widzimy często. Kiedy Jeremiasz przychodzi do świątyni i ma założone jarzmo. Wiecie, to jest jarzmo? To waży 40 kilo. 40-kilogramowa belka, którą się zakładało wołowi, aby ciągnął w ogóle pług. Jeremiasz przychodzi z tym w ogóle do synagogi i staje. Czujesz klimat? Staje z 40-kilogramową belką na plecach. W ogóle oni tam uwielbiają Jahwę, a on stoi. Wygląda człowieku strasznie. Rozumiecie? I za chwilę w ogóle zaczyna do nich prorokować. Taki ciężar nałoży na was Pan, na przykład. Pamiętacie te rzeczy? Jak chodził w porwanych ubraniach? Jak kazał mu w ogóle kupić nowy pas? Potem ten pas kazał mu schować w ziemię. Ten pas zgnił, a potem kazał mu z powrotem założyć i chodzić z tym pasem? To nie był pasek. To była taka szmata. Rozumiecie? I on miał, to była ostopa w ogóle. Miał z ostopą chodzić. A on z jakąś zgnilizną chodził w ogóle człowieku i pokazywał. Pamiętacie Ezechiela? Rozebrał mur Jerozolimy. W ogóle wiecie, co to znaczy? Rozebrał mur Jerozolimy. Zrobił dziurę w morze. Za to się do pudła idzie. Rozebrałbyś kawałek pasu kultury w nocy? Na gest proroczy? Wyobrażasz to w ogóle sobie? Nam się, my to czytamy w Piśmie Świętym jak bajki często. Facet żyje w normalnym społeczeństwie, gdzie jest normalne społeczeństwo i jest miasto. I miasto jest okolone murem. A on w nocy wychodzi i cegły wydłupuje z tego muru. I dziurę zrobił taką, że można przejść. I mówi, że w ogóle trzeba uciekać będzie. I on mówi, tak, trzeba będzie uciekać. O! Tak? 8 miesięcy śpi na jednym oku. Odleżyn dostał. Z odleżynami chodzi. Rozumiecie? Jak odebrał dyrektywę, żeby publicznie robić sobie kryla na gównie, to tylko błagał Jahwę, żeby nie na ludzkim. I mówi, Panie, na wielbłądzim. Bo mówi, dobrze, już taki jesteś, to na wielbłądzim rób, ale rób byle publicznie. Czujesz klimat? Oni się, że tam, kiedy dotknąłeś kału, to musiałeś ofiarę składać. A prorok pod murami Jerozolimy robi sobie dzień w dzień kryla na gównie. Bo tak powiedział mu Pan. I on prorokuje przez to, tak? A Izajasz 2 lata chodzi nago. Obnaża się. 2 lata. Przez 2 lata Izajasz jest widziany z przyrodzeniem na wierzchu. Czytajcie dokładnie pismo. I mówi, tak, Bóg rozbierze swoją cudzołożną żonę i wystawi ją na pokaz. Prorok Izajasz, ukochany Izajasz. Pan Jezus go tam cytuje między innymi. Prorok Izajasz obnażał się. Publicznie. Na przestrzeni 2 lat. Prorok. To są gesty prorocze. Do gestów proroczych służą różne elementy. Często sznury, rogi, flagi, wszystko. Noże, gwoździe, ubrania, obojętnie co. Różnego rodzaju złożone elementy. Rwanie ubrań, zniszczenie czegoś, zbudowanie czegoś. Skopaliśmy Biblię. Dlaczego? Bo to był gest proroczy. To było prorocze, żeby wywalić w ogóle z mentalności protestanckiej to, że Biblia to nie Bóg. Biblia to nie Bóg. Tam jest Słowo Boże zapisane. Ja jestem fanatykiem Pisma Świętego. Od 19 lat codziennie siedzę w Piśmie. Ale mnie interesuje treść Pisma, a nie książka.
I mnie interesuje duch, a nie litera. I gest proroczy, który jest kontrowersyjnym gestem. Rozumiecie? Dlaczego wam to pokazuję? Bo na tym polega też, na tym polegają różne formy prorokowania. Możecie Duch Święty, jesteś kobietą. I nagle będziesz miała w ogóle takie parcie, żeby w ogóle sobie obciąć włosy na łysą. I możliwe jest to, że demonstracja takiej rzeczy przyprowadzi w ogóle ludzi do potężnej pokuty. Czy ty to zrobisz? Nie wiem. Ja tego nie wiem. Ja wiem, czym są gesty prorocze. Ja to wiem. Istnieje taka przestrzeń prorokowania. Trzeba w ogóle chodzić w Duchu Świętym, żeby z tego korzystać i żeby to robić. Normalna sprawa, ale o tym już dzisiaj nie mówimy. Jesteśmy już nie na tym etapie. Ten etap mamy za sobą. Dalej. Prorocze zachowania sytuacyjne. Czyli tworzenie sytuacji. Najpierw tworzymy proroczo różne sytuacje. Tworzy się proroczo różne sytuacje. Na czym polega prorocze tworzenie sytuacji? Na pewnego rodzaju aktorstwie. W ogóle prorocy Starego Testamentu, oni bardzo dużo prowadzili takich działań aktorskich. Tam, kiedy ktoś prorokował, kiedy prorok prorokował, to było trochę jak teatr. Rozumiecie? Jak teatr. To było pewne przedstawienie. Tam były gadżety, tam byli różni ludzie, tam były dramy różne. Że tak powiem, tak to nazwę po chrześcijańsku. Tego typu rzeczy tam się działo. Natomiast tworzenie sytuacji proroczych jest szersze. Na przykład, ja mam pokazać, jak ja tworzę pewne sytuacje prorocze. Na przykład mówię coś do kogoś, z kimś rozmawiam i mówię mu, żeby coś zrobił. Ja go kieruję w jakąś stronę, żeby coś zrobił. Ja mu nie mówię, że to będziemy udawali czy coś. Tylko ja jakby wymyślam pewną sytuację, wprowadzam go w tą sytuację, on w nią idzie. Pójdzie w tą sytuację i tam czegoś doświadczy. Wróci do mnie później i on mi powie, czego on doświadczył. A ja teraz na tej podstawie, czego on doświadczył, tak, pouczę go i ustawię go w duchu. On by tego nie umiał zrobić. Na przykład powiem, idź tam, i kup to i to, i rób tą rzecz z tym tyle i tyle czasu. Albo idź tam się zapoznaj z tym człowiekiem i z nim pobądź trochę. Albo kup sobie psa, a potem go sprzedaj. Wiesz o co chodzi? Tworzy się pewne rzeczy. I również prorocze zachowania sytuacyjne to jest wykorzystywanie sytuacji, które są. Prorok, czy też osoba prorocza, chociaż przede wszystkim prorok, on będzie wykorzystywał sytuację. Każdą sytuację będzie wykorzystywał. Koronawirus wykorzystujemy. Rozumiecie, o co chodzi? Jakaś wojna wykorzystujemy. Jakieś wybory wykorzystujemy. Coś w ogóle się dzieje, prorocza osoba to wykorzystuje. Jest Święto Trzech Króli, prorocy w koronach. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, na przykład. Wiesz, chcę, żebyście to rozumieli. No, prorocy wykorzystują te rzeczy. Są święta, zaczyna się działanie proświąteczne, tak? Prorok się przebiera za choinkę, proszę Ciebie, i zaczyna prorokować na ulicy, tak? Czy tam, nie wiem, co tam, co innego. Pana Jezusika w ogóle na przykład robi proroki, za Pana Jezusika się przebiera. Rozumiesz, jest Pan Jezus, ona. Na przykład. I wszyscy, aaa, ona jest kobietą. No i co z tego? Tak jak Bóg. Przynajmniej w części. I zaczyna się perspektywa prorocza uwalniana przez wykorzystanie sytuacji. I co dalej? Piąta rzecz, prorokowanie przez sztukę. Każda forma sztuki, nie ma takiej formy sztuki, przez którą nie można prorokować. Poezja, muzyka, śpiew, malarstwo, teatr, film, każda rzecz. Obojętnie co to będzie. Daję wam przykład. Na przykład nakręcamy filmiki, które są świadectwami. Nakręcamy filmiki, które są poselstwami. Nakręcamy filmiki, które są nauczaniami. Robimy te rzeczy. Kręcimy ewangelizację. Wszystko super, tak? No ale dlaczego na przykład nie kręcimy scen sytuacyjnych?
Dlaczego nie mamy filmików, gdzie są prorocze sceny sytuacyjne? Gdzie je reżyserujemy w tym celu, aby wzbudzić pewną myśl w społeczeństwie. Czemu tego się nie robi? Nie wykorzystuje się tej formy sztuki na przykład. Czemu nie rozpiszemy scenariusza proroczego i nie wyreżyserujemy proroczego filmiku, który będzie pokazywał jakieś zagadnienie? Mamy full możliwości. Full możliwości. Dlaczego na przykład osoba, która maluje czy rysuje, nie zacznie robić komiksu, który będzie przedstawiał w ogóle pewnego rodzaju perspektywę? Na przykład komiks. Prawda? Cokolwiek. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że każda forma sztuki, ona jest wyrazem proroczym. Malarstwo. Będziemy tutaj już tylko kwestie techniczne, jak to rozegramy jeszcze troszkę. Jak to rozegramy, ustawimy tutaj sztaluki. Będą ludzie malować proroczo tutaj, podczas uwielbienia. Tam będą stałe sztaluki z tyłu i ludzie będą tworzyli obrazy prorocze. Bo tak jak się śpiewa dla Boga, tak się też maluje dla Boga. Tak samo wyraża się. Jak mówisz wiersz, jak głosisz poselstwo, głosisz Ewangelię, tak na przykład malujesz obraz. Rozumiesz? I malujesz taki piękny obraz, a potem na przykład ten obraz gdzieś dajemy. Na przykład do pana prezydenta, niech tam wisi. I uwalnia namaszczenie na przykład. Aby decyzje były takie, jak trzeba. Rozumiesz? Ja tak, rozumiecie, o czym mówię? Malujesz obraz i dajesz komuś prezent. I wierzasz w ogóle w tym i ogłaszasz w imieniu Jezusa, że manifest Ducha Świętego będzie wpływał na decyzję właśnie tego urzędu. Tak działa perspektywa prorocza. I obrazy mogą być wszędzie. Małe, większe, człowieku. Od komendy głównej po urzędy skarbowe. W każdym miejscu, człowieku. I niech wiszą i niech manifestują się. Rozumiecie? Perspektywa prorocza. I szósta rzecz. Prorokowanie przez całokształt życia. I tutaj szczególnie chcę mówić o prorokach, o ludziach już nie tylko będących w perspektywie proroczej, ale o ludziach, którzy są na urzędach proroków. Różne zdarzenia z życia proroka. Czyli prorok, wiecie, co decyduje o tym, że jesteś prorokiem. Wybór Boży jest oparty na tym, że przed założeniem świata powołany na proroka jesteś. Rodzisz się nim, zanim jeszcze narodziłeś się z Bożego Ducha. Rodzisz się osobą proroczą. Kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, dopiero dowiadujesz się realnie, że jesteś osobą proroczą. Dopiero wtedy. Wtedy zaczynasz się kształtować jako osoba prorocza i w pewnym momencie zasiadasz na urzędzie proroka zgodnie z powołaniem pańskim. Ale co definiuje proroka? Całokształt jego życia. Prorok przeżywa w sposób szczególny Boga. W sposób szczególny. W sposób taki, który jest nie do podrobienia. Nie można tego powtórzyć. To jest niepowtarzalna rzecz. I teraz jak on przeżywa? Nie całego Boga, czy też nie w każdej części Boga, nie każdą część Boga tak samo, że tak powiem. Ale częstokroć jest tak, że prorok przeżywa przez całe swoje życie jakiś aspekt Boga. Na przykład jakiś prorok będzie przeżywał szczególnie miłosierdzie Boga. Jego całe życie będzie ukierunkowane na miłosierdzie. Będzie miłosierny. Inny będzie gniewny. Inny będzie miłosny. Rozumiecie? Każdy będzie inny. I teraz każdy element z życia proroka, jego sukcesy i upadki również są prorokowaniem. Wszystko u proroka jest prorokowaniem. Jeśli prorok popadł w grzech i prorok z grzechu wyszedł, to prorok ma materiał, którym ma prorokować.
Powiem więcej. Jeśli wspólnota widzi, że prorok popada w grzech, to to jest więcej niż grzech danego człowieka. To jest informacja prorocza. I trzeba umieć to czytać, bo proroków się czyta. Proroków się czyta jak księgę. Jak księgę. Jeśli prorok przechodzi trudne sytuacje w życiu, cierpi, modli się do Boga, Boże, przeżywam to czy tamto, to jako człowiek on sobie z tego będzie wychodził jak każdy inny wierzący przez wiarę, stosując Boże prawdy. Jako prorok zaś będzie zbierał materiał proroczy. Co czułeś, proroku, podczas tego, kiedy cierpiałeś? Jak funkcjonowałeś, kiedy leżałeś i nie potrafiłeś sobie poradzić? Uwalniaj słowo. Uwalniaj słowo. Z każdego elementu twojego życia, twoich sukcesów, twoich porażek, uwalniaj słowo. To nie chodzi o składanie świadectwa. Jeszcze raz mówię. To nie o to tu chodzi, że idę i składam świadectwo, że upadłem. Nie. Nie musisz składać świadectwa, że upadłeś. Ty masz wyciągnąć myśl proroczą ze swojego upadku. Wyciągnij myśl proroczą. Pokaż obraz. Obraz, który wtedy w tobie zaistniał. Rozumiesz? Ubierz swój ból w przestrzeń przekazową. Zrób to. I również prorokowanie przez całokształt życia jest związane z propagowaniem określonego stylu życia. Prorok prezentuje określony styl życia. Krótko powiedziawszy, mówi: patrz na mnie. Patrz na mnie. Na mnie patrz. Jestem wzorem do naśladowania. Chodź za mną. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co mówię teraz, bo prorocy, w ogóle perspektywa prorocza, o tym uczyłem w niedzielę, perspektywa prorocza, ona spina Kościół. A prorocy odgrywają tutaj rolę wzorców. Dlatego jeszcze raz przypominam o tym, co mówiliśmy wcześniej, jaka jest ważna kondycja proroka. Jego duchowa, psychiczna kondycja. Jego stan życiowy. Jego świętość. Wysoki standard. Rozumiecie? Prorocy to wzory. Wzory. Oni są cały czas na wierzchu. Cały czas są gdzieś uwydatnieni. Rozumiecie, o co chodzi? Nie są schowani gdzieś. Zauważyliście, co zrobili ludzie, kiedy Jezus wychodzi przed tą studnię i publicznie głosi. To prorok. To prorok. Prorok zawsze wychodził i pokazywał, żeby brać z niego przykład, z jego poglądu, z jego zdania, z jego odczucia, z jego kierunku. Rozumiecie, o co chodzi? Jeremiasz marudził i mówił tak: ja jestem za słaby, ja jestem za cienki. Na samym początku księgi Jeremiasza to czytamy. I co robi, co na początku robi Bóg? Bóg go bierze do galopu, tego Jeremiasza. Mówi: Jeremiaszu, powołałem cię przed założeniem świata na proroka narodów, ustanowiłem cię, abyś burzył i wykorzeniał, sadził i budował. Idź do przodu, Jeremiaszu. Czyli od razu na samym początku Bóg pokazuje Jeremiaszowi, że Jeremiasz ma być wzorem do naśladowania. Potem, kiedy Jeremiasz upada, bo widzimy upadek Jeremiasza, Jeremiasz wraca do tych depresyjnych stanów swoich. Rozumiecie? Jak jest w ogóle prorok, ja w ogóle Boga podziwiam za jego w ogóle poczucie humoru, słowo honoru. To jest w ogóle dla mnie mistrzostwo świata, bo to depresyjna postać była ten Jeremiasz. Wybiera proroka, który miał kłopoty depresyjne w życiu,
niskie poczucie własnej wartości, bo widać, jaka jest jego samoocena, tego Jeremiasza. Rozumiesz, jestem mały, jestem słaby, jestem cienki w ogóle, wiesz, o co chodzi. Taka proklamacja, prorok się tak przedstawia tutaj. Tak? A on go wybiera i mówi, że on będzie jego głosem ratunku dla Izraela. I mówię sobie go tak, przed króla cię pośle, w ogóle ostatnią rzeczą dla Jeremiasza, to może przed króla pójdzie. Wiecie, o co chodzi? Przecież Jeremiasz, i widać potem ten upadek Jeremiasza. Ten Jeremiasz w ogóle wpada, w ogóle idzie przed tego króla, król go wrzuca do dziury tam ziemi. I on siedzi w tej dziurze i jest załamany. On jest załamany, załamany tam jest. Przecież jego nazywają teolodzy lamentujący prorok. Bo to on lamentuje cały ten w ogóle, on prorokuje i lamentuje. Dlatego nawet w ogóle ta druga księga, jego to lamentacje się nazywa. Tam treny jest u nas napisane, w ogóle oryginał to jest lamentacje. Tak, płacz proroka. W ogóle wiem, to on lamentuje, tam jak już źle w życiu, rozczula się nad sobą, tak. I tak widać, że siedzi w tej dziurze i w tej dziurze jakby spada z powrotem ten stary depresyjny i Bóg mówi, jeśli ty odrzucisz to, co pospolite, Jeremiaszu, tak, to będziesz moim głosem, ale musisz odrzucić te stany w ogóle, w których ty jesteś, bo to, kurczę, stany dramatyczne. Więc tak jest ważne, żeby jak prorok musi być zdrowy. Bo prorok, on musi propagować określony styl życia. Jaki styl życia będzie propagował pochrzaniony prorok? No co będzie pochrzaniony prorok? Prorok będzie tak rozchwiany, jakiś, rozumiesz, o co chodzi, załamany, zdepresjonowany, dziwny, w ogóle mający dziwne jazdy. No i teraz to taki ma być wzór? No musisz się uzdrowić, prorok. Musisz odrzucić to, co pospolite, na rzecz tego, co szlachetne. Robotę musisz zrobić. No i tam robi robotę w tej dziupli. Księdzie robi robotę ze głową w tej dziupli, tam i murzyn przychodzi, zrzuca mu te prześcieradła, wciąga go tam do góry i żyje. Wreszcie, rozumiesz, jeszcze Bóg mu daje, mówi, masz Barucha, niech Baruch to wszystko spisuje, bo ty nie zapamiętasz, ty masz tę głowę zryte. Wiesz, co chodzi? To Barucha mu dał, on by sam tego nie spisał, ten Jeremiasz, żeby w takim stanie rozkładu. Wiecie, w ogóle, musiał mieć człowieka do spisywania. Jest tam, widać w ogóle, że ten prorok, on ma przez Boga zleconą manifestację za pomocą stylu życia. Rozumiecie? I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Żeby w ten sposób uwalniać mamy słowo. Na 6 sposobów. Słowo wypowiedziane, słowo spisane, gesty prorocze zachowania sytuacyjne, prorokowanie przez sztukę i prorokowanie przez cały kształt życia. Główne, na koniec, potrzeby dla uwalniania słowa. Po pierwsze jest to odwaga, 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 odwaga. Odwaga to twoje drugie imię. Prorok musi być odważny. Osoba prorocza musi być odważna. Przypominam, odwaga to nie jest brak odczuwalnego lęku. Odwaga to jest działanie mimo odczuwalnego lęku. Nieważne, że czujesz lęk, masz działać. Często ktoś mówi, ale ja się boję. Ja mówię, ale z czym jest problem? No bo się boję, no, ale nie powiedziałeś mi problemu. No bo ja się boję, ale mówię, nie wiem, o co ci chodzi. Jaki masz problem? Ludzie przychodzą do Boga i mówią, boję się, a Bóg mówi, ale jaki masz problem, nie wiem, o co ci chodzi. Przecież ja ci, ale po Boże, bo się boję, no to co z tego? Chciałbym się nie bać, to chcesz, żebym cię zabił? Czego chcę? Chciałem się nie bać. Taki mam problem od tego. Jest jeden sposób, żeby się nie bać. Jeden, jedyny sposób, żeby nie odczuwać lęku. Jeden, jedyny. Trzeba się zatopić w miłości. Ja wam daję świadectwo tego, że to jest możliwe, bo do mnie nie przychodzą lęki fizjologiczne. Ja ich nie mam. Nie posiadam lęków fizjologicznych. Mniej więcej od 18 miesięcy. Ale do tej pory, póki były w moim życiu lęki, to traktowałem je odwagą. I ja nie chcę dzisiaj mówić o tym, że lęki mają nie przychodzić. Ja chcę mówić dzisiaj o tym, że odwaga to twoje drugie imię. Z czasem, jak będziesz coraz bardziej rozpływał się w miłości, a tego ci życzę z całego serca, to przyjdzie moment, że nie będziesz w ogóle odczuwał lęku. Żadnych. Ale nie o to chodzi. To jest twoja prywatna sprawa, że nie będziesz odczuwał lęku. Nie możesz zatrzymać swojej perspektywy proroczej do czasu, aż kiedy nie będziesz odczuwał lęku. Po prostu to jest niemożliwe. Ponieważ ja jestem 19 lat nawrócony do Boga, rozumiecie?
kupę lat jestem w służbie, już nie pamiętam ile, tak? A leki zaczęły ode mnie odchodzić w życiu, tak? Półtora roku temu. Rozumiecie? Gdybym ja wcześniej nie podjął działań odważnych, to bym nic nie zrobił. Odwaga to twoje drugie imię. Prorok ma być odważny. Działasz wbrew atakom lękowym. Masz uwalniać słowo bez względu na to, jak bardzo diabeł chce cię wystraszyć. I masz uwalniać słowo w czas dobry i w czas zły, tak jak Paweł uczy Tymoteusza. Tymoteuszu, karcz, głoś, napominaj, w czas dobry i w czas zły. Rozumiesz? I to nie chodziło, że czas zewnętrzny dobry czy zły, tylko stan Tymoteusza dobry czy zły. To chodziło o stan Tymoteusza. Bo to jest, list do Tymoteusza jest pisany, wiecie dlaczego jest napisany pierwszy list do Tymoteusza? Bo Tymoteusz wywalił się z torów. My dzisiaj czytamy cudowny list uczniowski. I mamy z tego super materiał teologiczny. Ale prawdą jest to, że Paweł, siedząc w pudle, pisze do Tymoteusza, który ma 20 parę lat i jest biskupem Efezu i nie wyrobił psychicznie. Rozumiecie? Bo Paweł tam pisze, wróć do głoszenia Ewangelii. Okazuje się, że Tymoteusz przestał głosić. Wywalił się z toru. On mówi, nie zapominaj o proroczym poselstwie uwolnionym do twojego życia przez nałożenie rąk. Pamiętaj, kim ty jesteś, Tymoteuszu. Czyli widać, że Tymoteusz ma ostre zachwianie na poziomie tożsamości. Biskup Efezu. Tak? Dlatego Paweł pisze to do niego. Po drugie, bycie publicznym. Prorok ma być publiczny. Nie ma, jeszcze raz powtarzam, ukrytych proroków. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres. Mają wiedzieć, gdzie cię sądzić. Rozumiesz? I tyle. Mają wiedzieć, kto ty jesteś. Żadnych pseudonimów, rozumiecie, facebookowych. Normalnie, po ludzku, jak trzeba. Z informacją, żeby ktoś się mógł z tobą skontaktować i zapytać się w ogóle o zdanie. Albo cię w ogóle opieprzyć, albo w ogóle przegląć cię przez swój Bogu. Trzecia rzecz, skupienie. Skupienie jest bardzo ważną rzeczą dla proroka i dla osoby proroczej. Skupienie, nie rozwalenie zewnętrzne, że w ogóle jestem w chaosie, jestem w zamęcie. Nie. Skupienie, jestem skupiony. Skupiony na zadaniu. Jestem prorokiem i to moje zadanie. To moje zadanie. Mam uwalniać słowo. Muszę być skupiony. Skupiony na Bogu, skupiony na rzeczywistości duchowej, nierozproszony. Następnie poprawność doktrynalna. Prorok czy osoba prorocza ma być poprawna doktrynalnie. To, że działasz pod wpływem inspiracji Świętego Ducha, nie czyni ciebie wolnym od fundamentalnego, od przekazu fundamentalnych prawd. To znaczy żadna twoja przestrzeń prorocza nie może być inna niż podstawowe prawdy Boże. Po prostu. Nie przekazuje się takich rzeczy, bo to nie są prawdziwe rzeczy. W ogóle o tym rozmawialiśmy na warsztatach proroczych. Nie ma takiej formy przekazu duchowego, która by przeczyła prawdom Bożym, fundamentalnym prawdom Bożym. A więc prorok nie jest zwolniony z poprawności doktrynalnej. W żadnym wypadku, w żadnej formie wypowiedzi, w żadnej formie uwolnienia słowa. Piąta rzecz, rozpoznanie czasu. Uwalnianie słowa jest ściśle związane z rozpoznaniem czasu, o tym, o czym uczyliśmy na poprzednich warsztatach. Musisz rozpoznawać czas, bo wtedy ty wiesz, co masz mówić, w jaki sposób masz mówić, czy też uwalniać. Musisz rozpoznawać czas. 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 Na przykład, dzisiaj jest czas, tak, że nie robi się dodatkowych prowokacji na ulicach. Dzisiaj jest czas, tak, że nie robi się tego, co się robiło przed koronawirusem na ulicach. Taki jest czas.
Nie robimy, rozpoznajemy czas. I w związku z rozpoznaniem czasu my działamy dzisiaj bardziej strategicznie, prawda? I w sposób zaplanowany niż przed kryzysem. Tak? Przed kryzysem, jak szła do ciebie policja, rozumiesz, to ty na rzęsach mogłeś chodzić i mieć papier przybity do tyłka, że jesteś usługujący. Dzisiaj, jak idzie do ciebie policja, rozumiesz, to ty musisz mieć maseczkę przy sobie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będziesz jej miał, albo nie będziesz umiał się wytłumaczyć, dlaczego jej nie masz, rozumiesz, to będziesz miał z nimi problem. Rozumiesz? Musisz umieć się wytłumaczyć, albo ją mieć przy sobie. A najlepiej ją mieć przy sobie i umieć się wytłumaczyć. Musisz rozpoznać czas odpowiedni. Być w tym wszystkim mądrym. Taki jest czas. I dla proroka nie ma żadnego problemu, żeby tak było. I ostatnia rzecz. Aby prawidłowo uwalniać słowo, ty musisz być człowiekiem wypoczętym. Fizycznie. Zajechanie fizyczne będzie ci trwale uniemożliwiało uwalnianie słowa. Ono wpłynie w brutalny sposób na twoje skupienie, na twoją percepcję, na rozumienie, na wszystko. Pamiętaj, ciało jest pierwsze, list do Koryntian, albowiem pierwsze jest to, co cielesne. Ciało jest najbardziej prymitywne, ale najbardziej agresywne w naszej trójjedyności. Duch nasz jest najbardziej doskonały, ale najspokojniejszy. Duch nasz nie dokonuje agresywnej dominacji nad ciałem. A ciało, rozumiecie, to prosiak. Prosiak, cielak, jak chcesz tak to sobie nazwij. I ono musi być ujarzmiane. Trzeba też o nie odpowiednio dbać, trzeba je dobrze karmić, trzeba, żeby ono dobrze spało, trzeba, żeby się dobrze miało. Bo jak nie, to ono tak wpłynie agresywnie na ciebie, że będziesz musiał w ogóle dużo użyć energii, żeby go okiełznać. I w związku z tym energię, którą mógłbyś użyć, tak, na to, aby być blisko Boga, będziesz używał na to, żeby odpędzać diabła. Rozumiesz? Będziesz odpędzał diabła. A diabeł już ugrywa swoje w czasie, kiedy w ogóle sprowokował cię do tego, żebyś go odpędzał. On już ugrywa swoje. Bo już się zajmujesz nim. Już nie zajmujesz się odbieraniem od Boga różnych rzeczy, tylko zajmujesz się tym, jak ci diabeł ma nie przeszkadzać. To jest coś takiego, jak na przykład próbujesz się skupić w hałasie. Jest hałas jakiś naokoło, coś pewni i ty próbujesz się w tym wszystkim skupić. I teraz ty bardzo chcesz wyeliminować ten hałas. I dużo mniej energii włożysz w to, aby rozumieć to, co czytasz albo to, czego słuchasz. Bo ten hałas w ogóle to jest twój wróg. I dokładnie tak samo jest tutaj. Dlatego musicie być wypoczęci, musicie o siebie dbać. Nie będziesz prawidłowo prorokował, jeżeli nie będziesz wypoczęty. Jeżeli nie będziesz psychicznie spokojny, fizycznie wypoczęty, jeżeli nie będziesz zadowolony, generalnie zadowolony z życia na poziomie psychofizycznym, to nie będziesz prawidłowym przekaźnikiem tego słowa. Będzie ci trudno to robić. Będziesz miał takie wewnętrzne, dziwne wątpliwości, czy to teraz, czy nie teraz. Wszystko ci się będzie w ogóle w środku mieszać. Rozumiesz? Ile razy tak jest? Że wystarczy zmęczenie jakieś i człowiek w ogóle jest wywalony stąd. Fizyczne zmęczenie. Wydawałoby się, że jesteśmy takimi tytanami duchowymi. Kenneth Hagin, jak był zmęczony, to przestawał usługiwać. Mówi, ja dalej nie usługuję, bo Duch Święty prawidłowo nie działa. Mówi, bo ja już w ogóle nie do końca wiem, o co chodzi. I już tylko, już nie będzie 100% wydajności, tylko będzie 30% wydajności. Tak? Dlatego chcę wam dzisiaj to zostawić i chcę, żebyście o tym sobie w ogóle myśleli dalej.